Model, tancerz, aktor, osoba wszechstronna i w dodatku rodzinna. Tony Ward, welcome. Witamy. So nice to meet you, Tony. Dziękuję. Miło, że możemy cię gościć w Warszawie, ale nie jesteś tu po raz pierwszy. To moja trzecia wizyta. Teraz jestem z okazji kampanii Vistuli. Kolekcja męskich ubrań i to wszystko idzie wspaniale. Moja poprzednia wizyta dotyczyła odcinka Top Model. A teraz był pokaz mody. A znasz Joannę prywatnie? Nie. Czyli po raz pierwszy spotkaliście się z Joanną. A jak spodobał ci się ten program Top Model? No, było to bardzo ciekawe. Nie sądziłem, że coś takiego będę miał okazję zrobić, ale poproszono mnie o to, kiedy jeszcze byłem w Ameryce. I nie było to dla mnie jakoś szczególnie interesujące, ale pomyślałem, że Ameryka to jedno, ale w Polsce chętnie bym tego doświadczył, bo to byłoby coś zupełnie nowego. Jakaś nowa perspektywa, tak? Tak. Więc chciałem zobaczyć, jak to wygląda tutaj. I okazuje się, że było to bardzo ciekawe, współpraca z młodymi modelami, bycie dla nich kimś rodzajem mentora. Ja nie lubię oceniać innych. Jestem w tym dobry, no, ale trudno, zaproszono mnie do panelu. No tak, a więc stałeś się niejako autorytetem dla tych młodych ludzi. Tak, zupełnie przypadkiem zresztą. Kiedy patrzę na ciebie, to trudno uwierzyć, że że początkowo miałeś problemy z tym, żeby być fotografowany. Jak sobie z tym radziłeś? Kiedy byłem młody, to uważałem się za potwornego brzyda. Nadal nie uważam, że jestem atrakcyjny. Ale zwłaszcza kiedy byłem młody, to miałem pewne kompleksy, dlatego bardzo chciałem dobrze wyglądać, rozwinąć swoje ciało, ćwiczyć. Ale nie uważałem, żeby to było czymś szczególnym. Marzyłeś wtedy, żeby zostać aktorem, modelem? Nie było to jakimś moim wielkim marzeniem. Proszono mnie o to, kiedy chodziłem na studia. Ktoś po prostu się do mnie zwrócił, był to profesor uniwersytecki i okazuje się, że on wiesz, poszukiwał modeli. Były to lata 80., początek lat 80. Ale ja nie tego poszukiwałem. Natomiast ktoś po prostu okazało się, że chciał mnie fotografować, chciał robić mi zdjęcia. Dostrzegł we mnie coś. I z czasem stało się to bardzo ekscytujące. A jak poznałeś Madonnę? Jak to się wszystko stało? Poznaliśmy się wcześniej, zanim współpracowaliśmy, kilka razy się spotkaliśmy, mieliśmy wspólnego przyjaciela, dobrego, znakomitego fotografa, mojego przyjaciela i także z nią się blisko przyjaźnił, więc spotkaliśmy się w studiu kilka razy, później zrobiliśmy ten teledysk Cherish, a później Justify My Love. Tak, to już po tym naszym bliższym spotkaniu. Spotkaniu na jednym z jej przyjęć urodzinowych. Kiedy mówisz o Madonnie, to ciągle się uśmiechasz. To znaczy, że masz dobre wspomnienia. O tak, to wspaniała kobieta. Natychmiast znaleźliśmy wspólny język. Początkowo ona myślała, że może jestem taki trochę szalony i zakręcony. I rzeczywiście taki wtedy byłem. Ale kiedy spotkaliśmy się wtedy na tych jej urodzinach, to rzeczywiście coś niesamowicie zaiskrzyło. No a jak teraz się do siebie odnosicie? Macie ze sobą kontakt, czy nie? No, czasami się zdarza, że na siebie wpadniemy, że jesteśmy na jakimś wspólnym evencie. Nadal mamy tą silną więź, która nas łączy. No cóż, poza twoim życiem prywatnym, które oczywiście bardzo nas interesuje, choćby z punktu widzenia Madonny, to jesteś też artystą. Dziękuję. Jesteś człowiekiem renesansu, aktorem, modelem.
ale także, jak się okazuje, tworzysz własne kolekcje ubrań. Proszę, to koszulka, którą ty zaprojektowałeś. Co ci się najbardziej podoba? Kiedy mogę się wyrazić w jakiś sposób, to muszę po prostu się mocno nad czymś skoncentrować, być samemu, zamknąć się w swoim świecie. I to sprawia mi największą frajdę, taki wewnętrzny spokój, bo ja jestem ciągle rozrywany, latam samolotami, spotykam masę ludzi. Dlatego cieszę się, kiedy mogę się niejako od tego wszystkiego oderwać. Teraz współpracuję z Vistulą. Myślę nad różnymi projektami. Vistula chciała, żebym zrobił coś, co jest inspirowane sztuką ulicy. Oczywiście nie mogę tego powiedzieć głośno, ale byłem graficiarzem i moim nickiem był Pope, papież. Kiedy byłem jeszcze nastolatkiem, więc smarowałem te graffiti w całej Europie i podpisywałem je właśnie Pope, papież. I pomyślałem, że warto byłoby do tego powrócić. Bardzo mi się to podoba. Ciekawy projekt, mam nadzieję, że zobaczymy to na ulicach Warszawy. Na pewno pojawi się. Jest też inny projekt, taki króliczek. W chińskim kalendarzu jestem królikiem, więc to jest dla mnie istotne. Szukajcie tego króliczka. Też się pojawi w Warszawie. Dobrze, będziemy się rozglądać. Bardzo dziękujemy za twoją wizytę, za to, że z nami się dzieliłeś tym, co się dzieje w twoim życiu. Dziękujemy. Widzimy się za chwilę.